Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski. A ja się nazywam Piotr Tarczyński i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Ja chciałem z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy zauważyli, że mam coś z gardłem. Zauważyli to w ostatnim odcinku tętna pulsu i uprzejmie informuję, że dalej mam niezdrowe gardło, więc dalej będę brzmiał tak seksownie i chrapliwie. Ale R nadal nie wymawiasz? Niestety, no trudno. Czekamy. Proszę Państwa, zanim zaczniemy, to podziękujemy oczywiście tym z Państwa, którzy byli z nami w, w zeszłym tygodniu i potentnie pulsu i tak troskliwie zajęli się stanem zdrowia Piotra, komentowali w mediach społecznościowych, dołączyli do nas w serwisie Patronite. Serdeczne, serdeczne dzięki, a szczególne podziękowania zechcą przyjąć Adam, Michał, Ela, Aleksandra, Jan, Rożek. Oraz Beata i Igor. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Już bez dalszego ociągania się przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Tętno pulsu było o sprawach bieżących, więc dziś porozmawiamy sobie o postaci już historycznej, właściwie, czyli o prezydencie Jimmy Carterze, który skończył właśnie 100 lat. Proszę Państwa, temat mógł być tylko jeden, ponieważ tylko jeden prezydent Stanów Zjednoczonych dożył tego pięknego wieku: James Earl Carter, znany lepiej jako Jimmy Carter, 39. prezydent Stanów Zjednoczonych. Prezydent w latach 1977-1981, czyli jeszcze przed naszym narodzeniem. Naszym, w sensie Łukasza i moim. I tutaj jedna uwaga, James Earl Carter Jr., mój drogi, bo tata był James Earl Carter Senior, Otacie tacie za moment. I pierwsza nieciekawa ciekawostka, zapewniam Państwa, że nie będzie ich zbyt wiele, bo to nie jest odcinek jubileuszowy. Ale... A my nie jesteśmy Langinem Pastusiakiem, w temu, co niektórym się może wydawać. 1 października 1924 roku, James Carter urodził się w szpitalu. I kiedy został prezydentem, to został pierwszym prezydentem amerykańskim w historii, który urodził się w szpitalu. No to było możliwe dzięki temu, że jego mama była pielęgniarką która w tym szpitalu pracowała i mogła z takich luksusów korzystać. To dość zaskakujące było dla mnie, że pierwszy prezydent urodzony w szpitalu to jest rocznik 24. No, wydawało mi się, że to jest jakieś takie normalniejsze, bardziej powszechne, a tu się okazuje... A ja byłem przekonany, że pierwszy prezydent urodzony w szpitalu to był dopiero jakiś powojenny prezydent, któryś, jakiś Bill Clinton czy coś takiego. 24. na urodziny szpitalu to chyba bardzo wcześnie, zwłaszcza na amerykańskim południu, bo stamtąd... Pochodzi Jimmy Carter. Może jeszcze teraz chwilkę, żeby Państwo tak perspektywę zarysować. Jak stary jest Jimmy Carter? Otóż Jimmy Carter jest rówieśnikiem Marlona Brando, Phyllis Schlafly, Marcello Mastrojaniego, Georgia Busha Seniora. To jest rok, w którym umarli Franz Kafka, Włodzimierz Ilit Lenin i Woodrow Wilson. Kto został wtedy Nobla Łukaszu, w 24 roku? No, oświeć mnie. Raymond, proszę Państwa, Władysław Raymond został wtedy Nobla. A w Polsce prezydent Wojciechowski wprowadził walutę nową, czyli złotego polskiego. Jimmy Carter jest tak stary jak złoty polski, proszę Państwa. A prezydentem Stanów Zjednoczonych był wtedy Calvin Coolidge, w miesiąc po urodzinach Jimmy'ego Cartera uzyskał reelekcję. No więc jak Państwo sami widzicie, Jimmy Carter jest bardzo, bardzo stary. Jest starszy nawet od Joe'ego Bidena, a to jest trudne. No, i teraz postaram się Państwu troszkę przybliżyć tę postać, bo to jest taka ciekawa historia prezydenta, który, o którym nikt nie pamięta. Wszyscy mają o nim złe zdanie jako o prezydencie, a dobre zdanie jako o byłym prezydencie. To jest taka jakby powszechna wiedza. Jakbyś pewnie miał jakiś quiz w, w amerykańskiej telewizji, to takie będą odpowiedzi. Prezydent nieudany, były prezydent bardzo udany. Więc spróbujmy powiedzieć, jak to się stało, że Jimmy Carter w ogóle został tym prezydentem w 1976 roku, został wybrany, bo to było bardzo nieoczywiste. Dlaczego był prezydentem tylko jedną kadencję? I czy faktycznie był aż tak fantastycznym byłym prezydentem, o jakim się zwykło mówić? No więc. Jimmy Carter, 24 rok urodzenia, Georgia, miejscowość Plains, która liczyła, proszę Państwa, wtedy około 600 mieszkańców. No, obszar wiejski z małym miasteczkiem w promieniu jedynym w promieniu kilkunastu czy kilkudziesięciu mil, w którym to całe życie się koncentrowało. A ludność okoliczna zatrudniona na farmach lub te farmy prowadząca. Ojciec Jimmy'ego Cartera miał, był lokalnym przedsiębiorcą, lokalnym też rolnikiem, ale swoją pracę opierał na pracy no, już wolnych, czarnych robotników, ale to byli tak zwani Sharecroppers, czyli ludzie, którzy zostali, no, uzyskali wolność, ale nie mieli własnej ziemi. W związku z tym e, musieli wynajmować e, ziemię od e, większego właściciela. No i cóż, no i w zamian za to oddawali część tego swojego plonu. Taka, taka pańszczyzna, no, amerykańska w XX wieku. Dzierżawcy, powiedzmy. Ale tak, oczywiście jest to trochę podobne do pańszczyzny. Co uprawiał Jimmy Carter Senior? Orzeszki ziemne, proszę Państwa. I to jest coś, co powinni Państwo kojarzyć z Jimmy Carterem, ponieważ Jimmy Carter później przejął ten biznes, o czym jeszcze opowiemy. Orzeszki ziemne w Georgii. No i wyobraźcie sobie, jesteśmy w tym Plains w Georgii. Zabite dechami amerykańskie południe, nie ma elektryczności. Ten Jimmy Mały urodzi się w szpitalu, co jest pewnym ewenementem, dlatego, że jego matka, jak już mówił Łukasz, jest pielęgniarką i jest dość liberalną osobą, jak na tamtejsze warunki społeczne, w przeciwieństwie do ojca, który jest takim no, południowcem pełną gębą. Errol Carter, bo tak był przeważnie nazywany jest no takim południowcem, że proszę państwa krewnym Jimmy'ego Cartera jest Barry Gordy, czyli założyciel wytwórni płytowej Motown z Detroit, który jest afroamerykaninem. A dlaczego? Dlatego właśnie, że któryś z prapradziadków Jimmy'ego Cartera z niewolnicą spłodził dzieci i ich potomkowie wyemigrowali później na północ i tak oto potwierdzone info Wytwórcy, założyciel Motown, ten od Diany Ross i tak dalej, zresztą były mąż Diany Ross, jest krewnym Jimmy'ego Cartera. No bo Carterowie mieszkali w Stanach Zjednoczonych od początku, no pierwszej połowy XVII wieku gdzieś tam, któryś z przodków przybył do, do Virginii I mam ładny cytat tutaj o ojcu Jimmy'ego Cartera. Z Longina Pastusiaka. Nic więcej nie cytuję, ale ten jeden przykuł moją uwagę. No, żeby bo... mi to było ostatni raz. Właśnie odnośnie tego, co powiedziałeś, że był. Południowcem pełną gębą, rasistą i segregacjonistą, bo w różnych dokumentach, które oglądałem i w tekstach, które czytałem raz, było napisane, że był segregacjonistą, a rzadziej czytam, że był rasistą. Tak jakby te dwie, dwie rzeczy się. <grymne> nie, nie był rasistą, był tylko segregacjonistą. Jakby w ogóle bardzo lubił czarnych, tylko nie chciał z nimi mieć nic do czynienia, ale rasistą nie był. Skądże znowu? Ale też trzeba tu podkreślić, że w roku 24, czy tam w tym okresie na południu nie była to specjalnie wyróżniająca cecha, bycie segregacjonistą. Nie, nie, no to tylko właśnie pani Lillian, Lillian Gordy, matka Jimmy'ego Cartera, która na ówczesne warunki była dość liberalna, to była nietypowa postawa. No właśnie, to jeszcze słówko o ojcu, właśnie z Longina Pastusiaka, bardzo mnie ujął ten fragment. Ojciec Dzimiego, Earl Carter, był farmerem orzeszków ziemnych, należał do konserwatystów i rosistów. Był człowiekiem wysportowanym, grał w baseball i tenisa. <śm> <śm> nie pominałem żadnych <śm> zdań, to znaczy te dwie cechy są, są obok siebie. To znaczy, że był rasistą i konserwatystą, a i człowiekiem wysportowanym, grał w baseball i tenisa. To trochę, trochę tak. Nie lubił czarnych i Azjatów, lubił kanapki i drinki z palemką. Mniej więcej te, takie <laughs> zestawienie. Prowadził... Gdyby Państwo pytali, czy warto czytać logina Pastusiaka? Bardzo. No to właśnie, takie tam, są, takie tam są właśnie teksty. To jest taki trochę. To jest taka Wikipedia z czasów, kiedy nie było Wikipedii. Nie? Tak, jest, jest dużo powtórzeń. Oczywiście, jak ja bym dostał ten tekst do redakcji, to, to bym się za, za głowę złapał, bo, bo często te same informacje pojawiają się w różnych miejscach danego rozdziału. No, dosłownie powtórzone, no ale mimo wszystko czyta się to bardzo, bardzo fajnie. Prowadził sklep Jimiego ojciec Jimiego Cartera, prowadził sklep, w którym sprzedawał dżinsy, buty, cukier, tytoń, łapki na myszy, lampy naftowe, sól, mąkę, kawę i tym podobne, proszę Państwa. Ale jednocześnie miał też tą, te farmy, na których zatrudniał. Czarnoskórych dzierżawców, i tu warto podkreślić, Jimmy, jak to było wtedy na południu, zresztą, nie tylko wtedy, w latach późniejszych również. Mimo, że ojciec był rasistą i segregacjonistą, no to mały Jimmy i dzieci w ogóle bawiły się ze sobą wspólnie do pewnego wieku. W jednym z opowieści o, o, o biografii Jimmy'ego Cartera przytaczano taką jego historię, kiedy on sobie zdał sprawę z tych różnic rasowych. Miał, taką, miał takich czarnych kolegów, z którymi się bawił i nikt na to nie zwracał uwagi, aż pewnego dnia, kiedy byli już trochę starsi i gdzieś tam sobie szli, to nagle jeden z tych czarnych chłopców otworzył Jimiemu bramę i puścił go przodem. Jimmy myślał, że to jest jakiś żart, jakiś, próbują go w coś wkręcić, ale nie. To znaczy, to był ten moment, w którym wszyscy sobie zdali sprawę, że jest pewna różnica między Jimimem. A tymi chłopakami, i że oni tak naprawdę, że w tym momencie ich drogi zaczynają się rozchodzić. To samo pamiętam było w biografii Martina Luthera Kinga, o której Państwu opowiadaliśmy, że młody Martin pewnego dnia się zorientował, że jego dobry biały kolega nie może się z nim już bawić. No i na tym się skończyła przyjaźń, bo w pewnym wieku te drogi się musiały rozejść. No też, jeśli Państwo czytają Williama Faulknera, to to jest dokładnie to. Wychowanie na amerykańskim południu i. Właśnie takie fatalne, oczywiście, stosunki rasowe, ale jednak trochę nieoczywiste i, i, i czasami zaskakujące. Zresztą Martin Luther King też urodzony w Georgii 5 w lat po Jimmy Carterze. Martin Luther King urodził się w styczniu 29 roku, a Jimmy Carter miał już wtedy lat 5. No, prawie 5. No i cóż, po tej wychowaniu na, na farmie w Georgii, bez prądu, bez bieżącej wody, bo o, o tym też często Carter później powtarzał, Carter zostaje pierwszą osobą w rodzinie, która kończy studia wyższe. To też nie jest oczywiste na, i, i typowe na amerykańskim południu, żeby syn farmera, nawet średnio zamożnego, nawet właściciela lokalnego sklepu, szedł na studia i Jimmy Carter najpierw po jakichś takich studiach w Community College, czyli takim, takim takiej gorszej uczelni powiedzmy, lokalnej trafia na do Akademii Marynarki Wojennej w Annapolis, ponieważ zawsze chciał być marynarzem, co Trochę zaskakujące dla chłopaka jednak z, no, z Plains, Georgia. Tak i mówił, że już no tam w wieku kilku lat mówił, że chciał być, chciał być marynarzem. On jeszcze między tym Community College i, i marynarką no kończy studia, trafia na Georgia Tech University, bo proszę państwa Jimmy Carter był z wykształcenia fizykiem, inżynierem jądrowym. Zwykiem jądrowym, tak jest. No i y, służba w, w Marynarce Wojennej y, w, w latach 40., ale już po wojnie, y, I czy pod koniec wojny. Jimmy Carter nie służył w II Wojnie Światowej, nie służył w boju, prawda? Tak, w czasie wojny był już w marynarce, ale nie był delegowany. Był w jakichś tam ćwiczeniach, chyba na Morzu Karaibskim tylko i wyłącznie. W każdym razie do, do walki nie był wysyłany. I początkowo był w marynarce, w tych okrętach, w okrę na okrętach, a później zdecydował, że chciałby kontynuować karierę na łodziach podwodnych. Zaraz ktoś powie, że się mówi o okrętach podwodnych. Niech będzie, że Juk. Nie wiem, jak się mówi, czy łodzie podwodne są dopuszczalne, czy trzeba powiedzieć okres Nasz podwodne. podcast będziemy mówić tak, jak nam się podoba. W każdym razie to, co się zanurza pod wodą i było w polowaniu na Czerwony Październik, to mniej więcej chyba Państwo wiedzą o, o jakich wehikułach mówimy. I dostał się także do takiego programu atomowych łodzi podwodnych. Miał służyć na. Atomowych łodziach podwodnych. Brał udział także w usuwaniu awarii reaktora jądrowego. No, kształcił się w no, tym. To jest akurat fantastyczna wiadomość i o tym powinniśmy powiedzieć więcej. Otóż w kanadyjskim laboratorium Chalk River Labs doszło do awarii reaktora jądrowego i porucznik Jimmy Carter, proszę Państwa, w specjalnym takim kombinezonie musiał zejść do reaktora, żeby zakręcić zawór. No, to jest scena jak z jakiegoś właśnie Czarnobyla. No, ja, to znaczy, to nie jeden Jimmy Carter, tam była jakaś poważna awaria. I oni spuszczali podobno tych ludzi, tych specjalistów, oczywiście w, w odpowiednich strojach na bardzo krótko, żeby też to. Wystawienie na działanie promieniowania nie było zbyt długie, więc oni tam schodzili. Na 90 sekund. Dokładnie, wykonywali jakąś prostą pracę, krótką i do góry i następny. I w ten sposób usuwano tę, tę awarię. Ale kariera Jimmy'ego Cartera w marynarce wojennej została przerwana dość nagle, dlatego że oto zmarł jego ojciec. I Jimmy Carter stanął przed poważnym dylematem, czy kontynuować karierę w, w wojsku, czy wracać do domu, wracać do Plains i próbować przejmować biznes ojca, ratować, zajmować się po prostu spuścizną rodzinną. No i podobno żona, ponieważ w 1946 roku Jimmy Carter wziął ślub z Rosalind Carter, Skądinąd, No to jest piękna historia, bo ona jest, była jego koleżanką z liceum, znali się w ogóle od dziecka, ponieważ byli sąsiadami, ona pochodziła też z Plains. Kiedy biali ślub, on miał 21 lat, ona 18 i byli ze sobą całe, ale tutaj nie całe życie. Do śmierci Rosalind w listopadzie zeszłego roku, 23. Tak, ona była też koleżanką siostry Jimmy'ego Cartera. No Wiedzą Państwo, jak jest 600 osób w miasteczku i w okolicy nie ma wiele więcej, to, to raczej się wszyscy znają. Podobno pierwszy I Jeszcze raz... musisz szukać ludzi, którzy nie są z tobą spokrewnieni, zapewne. Nie jest to proste. Mówi o tym zresztą Tim Walt, często w swoich wypowiedziach, że on jest z miejscowości, w której urodził się w miejscowości 400-osobowej i połowa albo i więcej tych mieszkańców to, to kuzyni. Więc Rosalyn Carter z domu Smith poznali się, właściwie pierwszy raz zobaczyli się, jak ona była jeszcze Bobasem. On miał tam te kilka lat, bo utrzymywali kontakty, rodziny utrzymywały kontakty, a później była koleżanką między innymi jego siostry i Wpatrując się w zdjęcie, tak później opowiadała przyszłego prezydenta, zakochała się. A jak on wracał z, z tej marynarki na przepustki, to się zakochali i w 1946 roku e, wzięli ślub. No wiesz, on nosił taki piękny mundur marynarski, taki biały. To, to się nie dziwię. No to... I siostra miała właśnie jego zdjęcia, i w ten sposób um, pani Rosalyn się zakochała w przyszłym prezydencie. Pani ale... Rosalyn, jaka pani, panna Rosalyn, 18-letnia Rosalyn z y, małym Jimmy? w 1946 wzięli ślub, no i ona pojechała z nim później do tej bazy wojskowej, w której on stacjonował, i wydawało się, że zostaną, w, no właśnie, że to będzie taka rodzina wojskowych. Tak, oni zresztą sporo podróżowali, bo ostatecznie to była baza w stanie Nowy Jork, ale wcześniej podróżowali w, w, w różne miejsca, byli między innymi na, na Hawajach i kiedy... Carter podjął decyzję o tym, żeby wrócić do Georgii i przejąć farmę ojca. No to ta kobieta, która jak później mówiono, całe życie starała się wyjechać z tych plains, z tego planes w Georgii, nagle została zmuszona do powrotu. Pan Longin Pastusiak pisze, że to argumenty Cartera ostatecznie przeważyły. Ja myślę, że to nie tak działało w, w tamtym czasie. Po prostu mąż powiedział, że wracamy. To wrócili. A dlaczego wracali? Otóż. Opowieść mówi tyle, że kiedy Carter przyjechał do tego umierającego ojca, to zobaczył, jak wiele osób przychodzi, żeby no, wyrazić swój szacunek, żeby pożegnać się z, z Carterem, seniorem, i zaczął sobie zadawać pytanie: A ile osób przyszłoby na mój pogrzeb, a ile osób w ogóle byłoby zainteresowanych tym, że, że umieram? I postanowił. No, wyrazić swój szacunek dla, dla ojca, wracając i przejmując jego biznes. Widziałem jakąś rozmowę z Carterem, w którym on opowiada o, o tym powrocie, i to nie było wymuszone na Rosalyn, chyba tak do końca. Przynajmniej ona na pewno się z tym nie pogodziła bardzo szybko i podobno nie odzywała się w ogóle do Jimmy'ego przez ponad pół roku, kiedy przeprowadzili się z powrotem do Plains. Ciche dni w, w domu państwa Carterów. Zresztą nie było łatwo, zupełnie obiektywnie, no bo wyobraźcie sobie, że oto jest rodzina wojskowych, która mieszka w domu oficera, w bazie wojskowej na północy, dobra edukacja, jakby dobre warunki mieszkaniowe, i oto nagle muszą się sprowadzić do tej Georgii, zamieszkać w, nie w żadnym domu, tylko w jakimś mieszkaniu komunalnym, bo tak żyli przez pierwsze kilka lat, dlatego że Jimmy Carter nie odziedziczył fortuny no, po śmierci ojca. Odziedziczył podupadającą farmę orzeszków ziemnych i, i sklep, który nie wiem czy już wtedy działał i ten zadłużony Jimmy Carter, który był inżynierem jądrowym zaczyna odbudowywać biznes orzeszków ziemnych. No co prawda on te orzeszki uprawiał jako dziecko tam wiedział co nieco na temat uprawy orzeszków ziemnych, ale tak, nie był w tym kierunku wykształcony i nie miał w tym kierunku doświadczenia, ale był człowiekiem bardzo zawziętym i takim bardzo dbającym o poznanie szczegółowe każdego problemu. No to wgryzał. Się w... jednak. No i wgryzał się w problem uprawy orzeszków ziemnych, poznawał nowego. Tek... rolnictwo, zaczął studiować, jakieś tak takie studia zrobił rolnicze. Pięknie powiedziałeś, wgryzał się w ziemne. Tak właśnie się działo, proszę Państwa. No i ta farma zaczęła lepiej prosperować, rodzinie zaczęło się lepiej powodzić. Natomiast wraz z upływem lat Jimmy postanowił wejść w lokalną politykę. Ja słyszałem, czy czytałem bo już nie pamiętam z którego to materiału, że to również był pewien taka forma pewien ukłon wobec ojca, który pod koniec życia dostał się do Senatu stanu Georgia, ale nie objął mandatu. W związku z tym można powiedzieć, że Jimmy w tym kierunku poszedł Także ze względu na ojca, ale dla rodziny było to kompletne zaskoczenie. Historia jest taka, że pewnego dnia, w środku tygodnia, wstał, założył garnitur i zbierał się do wyjścia. Rodzina zdziwiona dlaczego, bo przecież to nie niedziela i do kościoła nie idziemy. Na co on odpowiedział, że idzie zgłosić swoją kandydaturę do senatu stanu Georgia. Do wyborów w tamtym czasie, w tym dniu pozostało 15 dni i tyle trwała pierwsza kampania Jimmy'ego Cartera. No ale on wcześniej się już angażował w, w, taką, w lokalną edukację, w jakieś takie rady rodziców, rady szkolne. No i tutaj był pierwszy poważny problem, dlatego że w 1954 roku, czyli no właściwie rok po tym jak Jimmy Carter wrócił na południe, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał to słynne orzeczenie Brown kontra Rada Edukacji w Topeka, Kansas. Które nakazało desegregację, wprowadzenie desegregacji szkół publicznych. No i mówiliśmy Państwu o tym w, w którymś odcinku poświęconym ruchowi na rzecz praw obywatelskich. No to nie spotkało się z życzliwym przyjęciem w wielu miejscach Stanów Zjednoczonych, a już zwłaszcza na południu, gdzie po prostu wprost mówiono, że po moim typie i nigdy w życiu czarne dzieci nie będą chodziły z białymi dziećmi do szkoły i po prostu odmawiano realizowania tego, tego orzeczenia sądu i powstawały tak zwane rady białych obywateli. Które były po prostu, jakby powiedział pewnie Longin Pastusiak, gromadziły ludzi konserwatywnych, sympatycznych, zaangażowanych w lokalną społeczność, rasistów, lubiących sport. No i oto ci, te rady białych obywateli walczące z segregacją, no chciały, żeby ktoś taki jak Jimmy Carter, czyli no jednak na swój sposób lokalny, ktoś, ktoś w tamtych warunkach wstąpił do tych rad. Jimmy Carter odmówił. W związku z tym go podobno bojkotowano, bojkotowano jego produkty i, i ta jego jakby początki w polityce były trudne, no ale rzeczywiście spróbował wystartować do lokalnej, lokalnej legislatury stanowej w Georgii i został rzeczywiście senatorem stanowym w 1962 roku, ale nie bez problemów. Ano nie bez problemów, bo okazało się, że wybory były, proszę Państwa, sfałszowane. I Jimmy Carter o tym mówił głośno, ale tak naprawdę sfałszowane. To znaczy, w jednym, tam z, w jednym z okręgów głosy nie były odpowiednio liczone. Jimmy Carter zaskarżył ten wynik i doprowadził do powtórzenia głosowania, i w tych kolejnych wyborach zwyciężył już. Uczciwie i e, wszedł do senatu stanu Georgia, gdzie zajmował się głównie edukacją, właśnie ze względu na swoje wcześniejsze doświadczenia w tych radach edukacyjnych. Dodajmy, że oczywiście ten, kto oszukiwał, to był demokrata, a Jimmy Carter kandydował jako też demokrata, ponieważ w tamtych czasach na amerykańskim południu nie było innej partii, więc wszystkie wybory to były wewnętrzne wybory w partii demokratycznej, prawybory demokratyczne i jeden demokrata konkurował z drugim demokratą, bo amerykańskie południe, jak często państwo opowiadamy, do lat 60. de facto było po prostu rejonem... Jednopartyjnym, znaczy panowała tam dyktatura jednej partii, de facto. No i właśnie jeden demokrata próbował drugiemu demokracie zaszkodzić, ale Jimmy Carter się nie dał i wygrał. Został członkiem Senatu Stanowego, był nim przez 4 lata, postanowił ubiegać się o gubernatorstwo. No i pierwszy raz wystartował na gubernatora w 1966 roku, yy, jako no jednak 42-latek, czyli bardzo wcześnie, jak na politykę, ale przegrał. Przegrał w prawyborach, no bo znowu żaden republikanin tam nie miał szans. Jimmy Carter był demokratą, wystartował jako demokrata, ale zajął trzecie miejsce w, w wyborach. Wygrał znany bardzo rasista Lester Maddox. To był taki facet, który no, był rasistą naprawdę chyba bardziej niż Earl Carter, ojciec Jimiego. Znany na przykład z tego, że w swojej restauracji w Atlancie nie obsługiwał czarnych po prostu, i no, nawet kiedy już nie wolno było tego robić. On wciąż to robił. I Lester'a Maddoxa wybrano na gubernatora, a nie jakiegoś tam Jimmy'ego Cartera. Ale minimalnie, to znaczy ta, ta różnica była bodaj pół punkta procentowego, więc on nie wygrał nie, jakąś miażdżącą przewagą, ale Jimmy Carter, proszę Państwa. Wysnuł z tego bardzo praktyczny wniosek. To jest taki ciekawy moment w tej jego biografii, bo ja czytam, że z jednej strony był to moment jego przebudzenia, bo Jimmy Carter już jako pre na prezydenta startował jako tak zwany nowonarodzony chrześcijanin, jako Born Again Christian. I tutaj inspiracją miała być jego siostra, z którą rozmawiał po tej porażce bolesnej w wyborach gubernatorskich. Ona go przekonała do tego takiego bardziej, większego zaangażowania religijnego, jak to mówią, pełnego oddania się Jezusowi. Jimmy Carter ruszył na północ, proszę Państwa, z misją e, e, nawracania, to znaczy chodził od domu do domu i pytał ludzi, czy chcą porozmawiać o Jezusie. To też e, był pewien epizod w jego życiu, a następnie wrócił i zabrał się za Kolejną kampanię i dlaczego powiedziałem, że to jest ciekawy moment jego biografii, bo z jednej strony jest to nawrócenie, ale z drugiej strony jego kampania jest o wiele bardziej cyniczna niż ta pierwsza. To znaczy, Jimmy Carter ukrywa swoje prawdziwe poglądy na kwestie integracji rasowej czy po prostu współżycia białych i czarnych na południu i Stara się robić wszystko, żeby nie zniechęcić do siebie tych białych rasistów, bez których no, nie udało mu się wygrać za pierwszym razem. I podobno ta kampania wygląda tak, że Carter jedno mówi publicznie, jakby odcinając się od takich skojarzeń z ruchem na rzecz praw obywatelskich, czy z integracją szkolną i jakąkolwiek inną, a z drugiej strony prywatnie mówi swoim zwolennikom. Zaufajcie mi, dajcie mi szansę, jak tylko zwyciężę, to będę, znaczy to stanę po waszej stronie. I słowa dotrzymuje, to znaczy, kiedy wygrywa, faktycznie zmienia, znaczy ogłasza swoje prawdziwe poglądy. Tak, no i krytykowano go później za to wielu liberałów z północy krytykowało go później, kiedy wszedł do takiej ogólnokrajowej polityki, natomiast rozumieli to sami Afroamerykanie z południa, którzy mówili, no tak, to jest jedyna strategia, którą można było wygrać wybory w 1970 roku w Georgii i, i większe pretensje o ten cyniczny, o tę cyniczną kampanię Cartera mieli do niego biali liberałowie z północy, niż Afroamerykanie z Georgii, co jest oczywiście ciekawe i wynika z niezrozumienia, to znaczy kiedy byłeś liberałem z Nowego Jorku, Chicago czy coś takiego, no to mogłeś sobie mówić, że takie zachowanie jak Jimmy'ego Cartera i, i, i pojawianie się z, z rasistami na wiecach i jakby apelowanie do nich jest niedopuszczalne, no ale to była jedyna metoda, żeby ktoś taki jak Jimmy Carter, czyli tak naprawdę nie rasista, był w stanie wygrać wybory na gubernatora. No i Jimmy Carter wygrywa wybory, zostaje gubernatorem w 1971 roku na jedną kadencję. I zyskuje rozpoznawalność albo zyskuje. No, pojawia się też w mediach ogólnokrajowych. Na przykład New York Times pisze, że jest to jakaś taka może zmiana na południu, nowa twarz amerykańskiego południa. Mam tu przed sobą artykuł z 1971 roku. Pierwsza strona, proszę Państwa, New York Timesa, 13 stycznia, gdzie właśnie jest napisane, że Jimmy Carter został zaprzysiężony jako gubernator i zachwycił czarnych podczas swojej ceremonii. Tej inauguracyjnej powiedział, co powiedział? Powiedział, że proszę Państwa, chcę powiedzieć całkiem uczciwie, że czas rasowej dyskryminacji. Kończy się. I później mówił o tym, że żaden biedny, wiejski, słaby, słaba osoba, czarna osoba nie powinna ponosić dodatkowych kosztów czy dźwigać dodatkowych ciężarów w dostępie do np. edukacji, pracy czy dostępie do wymiaru sprawiedliwości. Napisano też, że w tym artykule z New York Timesa, że ten 45-letni farmer orzeszków ziemnych bardzo podobny jest z twarzy do prezydenta Kennedy'ego. Zgadzasz się? No Coś ma, taki szeroki uśmiech. Ja w ogóle nie rozumiem tego, że Kennedy był uważany za przystojnego jakoś oszałamiająco i że w związku z tym każdy polityk był jakby porównywany do Kennedy'ego i to miał być komplement. Nie, nie, nie widzę tego podobieństwa za nadto. Na pewno nie widzę podobieństwa charakterologicznego, no bo trudno o większy kontrast między szczerze religijnym południowcem, a bardzo niereligijnym w życiu osobistym Johnem F. Kennedy, ale ta kadencja gubernatorska Cartera jest rzeczywiście ciekawa, bo z jednej strony jakby pokazuje swoje prawdziwe, prawdziwe ja i, i dba o prawa obywatelskie, o zatrudnianie Afroamerykanów na prominentnych stanowiskach, też takie gesty symboliczne, jak na przykład to, że dodaje do, na kapit w kapitolu stanowym w, w Atlancie Zostają dodane portrety czarnych mieszkańców Georgii, w tym na przykład Martina Luther Kinga, który został zamordowany przecież dopiero co, dwa czy trzy lata wcześniej. Co się nie podoba na przykład ku Klux Klanowi, zaskakująco. Ale generalnie ta kadencja gubernatorska jest taka: każdy hmm. ma dwie pasje tak naprawdę, deregulację i oszczędności. I to wynika też trochę z jego, wydaje się, wychowania i, i, i tego, że musiał po prostu ratować biznes ojca. On jest tak naprawdę przedsiębiorcą, który no, rozumie, że trzeba oszczędzać i rozumie, że trzeba prowadzić biznes w sposób efektywny. Jego ojciec to w ogóle jest ciekawy też przypadek, tak na chwilkę wracając, bo ojciec był demokratą, oczywiście. Ale demokratom, który rozczarował się do Frankina Dla Roosevelt'a z powodu właśnie regulacji, tych takich nowoładowych regulacji, i obraził się po prostu już nie głosował. Nie, żeby zagłosować na republikanów, bo co to, to nie, ale po prostu nie chodził na wybory. Ale był zły właśnie o te regulacje, regulacje rolnictwa. No i to jest coś, takie też dziedzictwo po ojcu, które ma Jimmy Carter. Deregulacja. I oszczędności to są dwa bardzo ważne elementy jego, jego agendy, jego programu, które jeszcze wrócą. Mi się wydaje, że to, to jego podejście, tak jak wspomniałeś, no wynika z tego, że on. Faktycznie paradoksalnie jest w tym sensie podobny do Margaret Thatcher, która też była córką sklepikarza, i myśli, myślała o zarządzaniu państwem, tak jak za, o zarządzaniu prywatnym drobnym biznesem. No, że jeżeli masz niedobory, masz manko w kasie, no to długo nie pociągniesz. W związku z tym, jeżeli biznes nie idzie, to trzeba wymyślić albo nową technologię, albo Albo oszczędzać i dać ludziom swobodę, swobodę prowadzenia tego biznesu. Tylko, że w przypadku Cartera jest z drugiej strony ten element wrażliwości społecznej i takiej wrażliwości na niesprawiedliwość, co wynika z jego głębokiej religijności, no i tej chęci pomocy innym. Ale on tę pomoc innym, o czym pewnie powiemy podczas omawiania jego działalności po prezydenckiej, widzi. Właśnie poprzez działalność różnego rodzaju organizacji społecznych. I tu widzi możliwość poprawy losu biedniejszych, a niekoniecznie przez jakieś bardzo rozbudowane programy socjalne państwowe. No i już wtedy podobno Jimmy Carter myślał o, o Waszyngtonie, myślał o polityce federalnej w 72 roku wybory prezydenckie Nixon biega się o reelekcję, kandydatem Demokratów jest George McGovern i Jimmy Carter myśli sobie, że może miałby szansę jako kandydat na wiceprezydenta. Dlatego że George McGovern to jest polityk z północy, bardzo liberalny, no i zgodnie z tą taką teorią balansowania czy bilansowania tego prezydenckiego ticket przydałby się McGovernowi ktoś bardziej konserwatywny, ktoś z innej części kraju, no południowy gubernator to jest rzeczywiście dobry wybór, no i kimś takim mógłby być właśnie Jimmy Carter. No ale nic z tego nie wychodzi, George McGovern na wiceprezydenta bierze sobie najpierw Thomasa Eagletona, który musi zrezygnować, kiedy okazuje się, że był leczony psychiatrycznie elektrowstrząsami, a to w 72 roku jest absolutnie niedopuszczalne. I oczywiście przegrywa z Kretesem, z Richardem Nixonem. No i chwała Bogu z punktu widzenia Jimmy'ego Cartera, bo pewnie gdyby wtedy został kandydatem na wiceprezydenta w tym po prostu strasznym roku dla demokratów, kiedy dostali takiego łupnia od republikanów, to nie miałby żadnych szans w 76. A tymczasem zbliżają się wybory w 76 roku i Jimmy Carter ogłasza w domu, że zamierza ubiegać się o prezydenturę. I kiedy mówi coś takiego do matki. Że chce zostać prezydentem, to zdziwiona pani Lillian mówi, ale prezydentem czego? No i wtedy syn mówi: Stanów Zjednoczonych. Więc jak państwo widzicie, pomysł, żeby farmer z Georgii, farmer orzeszków ziemnych, nawet gubernator, został prezydentem Stanów Zjednoczonych, hm, nie spotkał się z entuzjastyczną reakcją w domu karterów w Plains. Tak, ale dlaczego Jimmy Carter chce zostać prezydentem? Jak dochodzi do tej decyzji? Piotr mówił już o tych jego chęciach startu na ubiegania się o wiceprezydenturę, ale te jego ambicje rosły. Z czasem. Otóż, proszę Państwa, jako gubernator, no do niego, jako do gubernatora przyjeżdżali też potencjalni kandydaci z Partii Demokratycznej, żeby uzyskać jego poparcie. I podobno Carter bardzo chętnie tych ludzi przyjmował, zapraszał ich do rezydencji gubernatora, chętnie z nimi rozmawiał. No a jednocześnie też jako gubernator był obecny na konwencji Partii Demokratycznej w 1972 roku. No i zanim został gubernatorem, to jak sam mówił, nie miał wielu kontaktów z tymi tuzami Partii Demokratycznej, z tymi gwiazdami. One... Zintensyfikowały się dopiero po zwycięstwie w tych wyborach gubernatorskich. No i im więcej się z tymi ludźmi spotykał im więcej z nimi rozmawiał, tym bardziej dochodził do wniosku, że oni właściwie nie są od niego lepsi i skoro oni mogą ubiegać się o prezydenturę, no to dlaczego on? Nie. No i tak oto doszedł do przekonania, że wystartuje. I tu nasuwa mi się podobieństwo do Donalda Trumpa, bo ogłosił swój start bardzo wcześnie, tak jak Trump. Trump ogłosił w grudniu 2022, że będzie się ubiegał o, o, o reelekcję, znaczy w jego przypadku no, tą drugą kadencję. I tak samo w grudniu ogłaszał 74- czyli na dwa lata przed wyborami prawie Jimmy Carter ogłaszał swoją decyzję o tym, że będzie się o prezydenturę ubiegał, no i Carter musiał to zrobić, bo startował z poziomu zero, kompletnie, nikt go nie znał. A tak, ale jednak dwa lata przed wyborami, to jest bardzo wcześnie, nawet dziś, a co dopiero w latach 70., kiedy kampania wyborcza była dużo, dużo krótsza. Grudzień 74. roku, no to jest raptem kilka miesięcy po rezygnacji Nixona ze stanowiska, prezydentem zostaje Gerald Ford, no i po części Jimmy Carter zostanie tym prezydentem właśnie z powodu Nixona, to znaczy Amerykanie są zmęczeni aferą Watergate, która trwa już od, od dwóch lat, są zmęczeni klęską wietnamską, no bo w 1974 roku jeszcze wojska amerykańskie są w Wietnamie, ale już zaraz się to skończy, zaraz upadnie Saigon i jakby będzie dowód na to, że cała ta wojna była bez sensu, ogromna strata życia, pieniędzy i nie wiadomo po co. W 73 roku kryzys naftowy i nagle cena benzyny rośnie pięciokrotnie, więc, jakby nie powodzi się na arenie gospodarczej, międzynarodowej, krajowej. Jakby generalnie nastroje są minorowe w Stanach Zjednoczonych i wiadomo było raczej, że demokraci w 76 roku mają szansę na wygraną, no bo republikanie hmm, no nie rządzą najlepiej. I te wybory w połowie kadencji w październiku 74 roku, czy w listopadzie, były bardzo dobre dla demokratów. Kiedy mówię bardzo dobre, to znaczy 45 miejsc w Izbie Reprezentantów więcej zdobyli, czyli naprawdę oszałamiający sukces. No i po tych wyborach właśnie Jimmy Carter ogłasza swój start, zamiar ubiegania się w, o nominację demokratów. Jimmy Hu Zadają sobie wszyscy pytanie, no bo nikt nie słyszał o Jimmy Carterze. Kandydatów jest owszem kilku, ale Jimmy Carter nie jest wśród nich. No, mówi się o na przykład Jerrym Brownie, gubernatorze Kalifornii, Henrym Jacksonie, to jest taki senator ze stanu Washington, George McGovern może chciałby znowu wystartować, George Wallace, gubernator Alabamy, który jest takim no właśnie rasistą reformowanym, to znaczy to jest ten sam człowiek, który kiedyś mówił, że segregacja zawsze, a później... Próbował sił jako kandydat niezależny w 1968 roku, jako taki kandydat protestu prawicowo-konserwatywno-rasistowski i osiągnął całkiem niezły wynik. A później wrócił do na Partii Demokratycznej i próbował ją zmieniać od środka w taki, hmm, no właśnie, trochę, trochę starego rasizmu, trochę ekonomicznego populizmu, ale generalnie też był wymieniany jako jeden z potencjalnych kandydatów. No i tu tak wyskakuje jakiś mało znany gubernator Georgii i mówi. A nie, to może jednak ja. I kampanię prowadził tak, jak prowadził drugą kampanię gubernatorską, bo tu trzeba dodać, że wszyscy którzy znali, znają, znali Cartera w tamtych czasach, opowiadali jak jest pracowitym człowiekiem i upartym człowiekiem, jeżeli sobie na coś jakiś cel e, obierze. No zresztą trudno, żeby było inaczej. Jeżeli ktoś dochodzi do wniosku, że to właśnie on może być prezydentem Stanów Zjednoczonych, no to dobrze by było, żeby był na tym celu skoncentrowany, bo inaczej to powodzenia nie wróżę. Więc prowadzi tą kampanię bardzo intensywnie, angażuje w nią swoją rozbudowaną rodzinę. Rodzina także jeździ Prowadzi agitację na rzecz Jimmy'ego Cartera. To hasło Jimmy Who jest. No, przechodzi do historii. No, wszyscy o nim dzisiaj pamiętają, ktokolwiek się historią amerykańskiej polityki interesuje. I on z tym swoim szerokim uśmiechem chodził od człowieka do człowieka i mówił, i zawsze się przedstawiał. Mówił: Jestem Jimmy Carter i ubiegam się o prezydenturę. Startuję w wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych. I tych spotkań odbywał naprawdę ogromną, ogromną ilość. A też dodajmy, że to jest pierwsze z takich wyborów, w których tak naprawdę o tym, kto będzie nominatem, decydują partyjne prawybory. Jedne z pierwszych, powiedzmy. I, i, i to, co dzisiaj się wydaje zupełnie oczywistą drogą do nominacji, to znaczy Iowa i New Hampshire, opowiadaliśmy Państwu o tym wielokrotnie, no to jest. Wtedy to się dopiero kształtuje. W związku z tym, Jimmy Carter wybiera taką strategię, że on spróbuje w tej Iowa i w New Hampshire, zjedzie stany wzdłuż i wszerz, spotka się ze wszystkimi i spróbuje wygrać w tych dwóch stanach. Oczywiście to, że miał dużą rodzinę, mu jakoś pomagało, bo jeździła z nim i matka, i żona, i synowie z żonami, i nawet jak gdzieś mówił, ciocia Sissy. I wszyscy jeździli razem i spotykali się, przekonywali do głosowania na Jimmy'ego Cartera. Później powstała jego taka, taki jego sztab, który nazywany był Brygadą Fistaszkową Peanut Brigade. No i to się udało. To znaczy, rzeczywiście Jimmy Carter uścisnął ręce pewnie wszystkim mieszkańcom New Hampshire i połowie mieszkańców Iowa i zdobywa y, najwięcej głosów w Iowa i w New Hampshire. I okazuje się, że ci wszyscy po prostu tuzowie partii demokratycznej, którzy wydawało im się, że to oni zdobędą nominację i że to oni przejmą prezydenturę po niepopularnym Geraldzie Fordzie, po tych właśnie nieudanych latach republikańskich, ostatniej kadencji, kiedy skandal goni skandal i generalnie jest źle, no to wygrywa nieoczekiwanie Jimmy Ho. Tak, ale ty powiedziałeś, że to tylko Nixon. To, to nie tylko Nixon, bo tak jak wspomniałeś. No, Nixon, Wietnam. No dokładnie. Kryzys naftowy, no, no wszystko jest nie tak. A jak Wietnam, to także Johnson, żeby tutaj nie było, że to tylko Republikanie, choć oczywiście skandal Watergate to była no, nowa jakość, ale jednak kłamstwa e, rządu w sprawie wojny w Wietnamie i przekonywanie, że można wygrać, chociaż od dawna e, zdawano sobie sprawę, że zwycięstwo jest no, bardzo. Odległe, co ujawniły Pentagon Papers, czyli te dokumenty wynoszone przez Ellsberga, Daniela Ellsberga z, z Pentagonu. Więc tych skandali było, było jeszcze więcej, Ja był jeszcze przecież Spiro Agnew, czyli korupcja. Więc w ogóle ta polityka na najwyższym szczeblu była oceniana jak najgorzej i to hasło Cartera, że on startuje jako outsider i że nigdy nie będzie. Okłamywał, że jest zwykłym farmerem, zwykłym producentem orzeszków. W związku z tym nie ma nic wspólnego z tym strasznym, skorumpowanym Waszyngtonem, bardzo pomogła w kampanii, ale była problemem, kiedy się już zostaje prezydentem, bo później z tymi ludźmi, z tymi ludźmi trzeba rządzić. I jak się nie ma znajomości, to jest kłopot. Tak, ale pomaga rzeczywiście zdobyć nominację, kiedy ludzie są zmęczeni Waszyngtonem i korupcją, i ty jesteś tym outsiderem. Ale nie podobało się to partii demokratycznej, dlatego że Jimmy Carter wygrał trochę wbrew woli partii. Nie miała swojego faworyta, ale no, na pewno nie był nim Jimmy Carter. I kiedy już wydawało się, że Carter zdobędzie nominację, powstał nawet taki ruch ABC, ABC, anybody but Carter. Próbowano zrekrutować kogokolwiek, byle tylko był w stanie rzucić wyzwanie Carterowi, dlatego że. Partia Demokratyczna, czy establishment Partii Demokratycznej, po pierwsze obawiał się takiego gościa z nieznanego, po drugie obawiał się południowca. No bo z ich punktu widzenia to jest jakiś facet, który jest bardzo religijny, jest religijnym Baptystą. Tak jak mówił Łukasz, no, chodził od drzwi do drzwi i pytał, czy chcecie porozmawiać o Jezusie Chrystusie. Partia Demokratyczna jest wtedy już bardziej przesunięta w lewo niż kiedyś, więc obawiano się, że to jest jakiś taki facet, który może być tak naprawdę religijnym fanatykiem. Tak naprawdę rasistą, no bo to też nie do końca wiadomo, jak z nim jest, no bo tutaj najpierw robi, mówi co innego, a później zachowuje się w inny sposób, a jeszcze nie wiadomo, co się wydarzy, kiedy nie daj Boże, zostanie prezydentem. W związku z tym ten Jimmy Carter jest, jest, jest podejrzany z punktu widzenia Partii Demokratycznej, która próbuje zablokować jego nominację, no to się nie udaje, bo się troszkę organizują za późno. No bo karter żeby pokazać Państwu, jak niezwykła to kandydatura, oprócz tego, że jest spoza establishmentu, to byłby pierwszym, gdyby wygrał, bo teraz jesteśmy na etapie nominacji partii demokratycznej, byłby pierwszym prezydentem z Głębokiego Południa od roku 1848. To znaczy. To, to rzeczywiście jest niezwykła kandydatura z kilku punktów, znaczy z wielu powodów, nie tylko dlatego, że jest farmerem Orzeszków. Ostatecznie jednak tę nominację dostaje, i tutaj chciałbym wejść z drugą ciekawostką na temat Jimmy'ego Cartera. I tego A się też nie... z Pastusiaka? Nie, chyba Longin Pastusiak o tym nie pisał. Otóż Jimmy Carter, proszę Państwa, tego się on nie spodziewałem po naszym nowonarodzonym chrześcijaństwie. Jimmy Carter był chyba pierwszym prezydentem, który był wielkim fanem rock'n'rolla. I w swojej przemowie akceptującej nominację, w której przyjmował nominację Partii Demokratycznej na prezydenta, odwoływał się proszę Państwa do kogo? No między innymi do Boba Dylana w, w tym przemówieniu. Był wielkim fanem, Dylan go odwiedzał zresztą także w Białym Domu, był fanem takich zespołów jak Lynyrd Skynyrd i tych członków tych zespołów sobie do Białego Domu zapraszał, a na przykład jednym z jego ulubionych piosenkarzy jest żyjący również do dziś... Willie Nelson, którego słuchał podobno namiętnie podczas kryzysu irańskiego, o którym Państwu jeszcze opowiemy, ale tego się nie spodziewałem. Jest nawet dokument, do którego nie znalazłem dostępu, ale jeszcze będę szukał. Jimmy Carter, Rock'n'Roll President. Wydaje mi się, że ten dokument był na American Film Festival z swego czasu, więc odezwij się do naszych współpracowników i partnerów z American Film Festival, to może ci go załatwią. Natomiast, skoro mówisz już o Rock and rollu, no to Jimmy Carter miał nie tylko krewnego w Detroit od Motown, ale był też krewnym June Carter. Nazwiz, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa: June Carter, żona Johnego Casha. To też jest rodzina Jimmy'ego Cartera i June Carter i Johnny Cash też Jimmy'ego Cartera popierali. Ja jeszcze znalazłem jakąś historyjkę o tym, jak to Elvis Presley dzwonił do Białego Domu i chciał tam pomocy prezydenta. W, jakiś jego współpracownik miał problemy z prawem i chciał pomocy prezydenta, ale Carter miał też powiedzieć, że po pierwsze Presleyowie i Carterowie to też są krewni. Więc proszę Państwa, Stany Zjednoczone, mały kraj. Dodam tylko, że temu współpracownikowi Presleya podobno nie pomógł, więc uczciwy człowiek. Uczciwy człowiek, a czasem nawet zbyt uczciwy, dlatego że po pierwsze mówił nigdy nie okłami Amerykanów i, i to było jakby jego hasło, no, ale czasem warto jest powiedzieć troszkę mniej niż więcej. No i w czasie kampanii wyborczej Jimmy Carter czasem mówił troszkę za dużo. Słynny był jego wywiad dla Playboya. Tak, to tak. Oczekiwane, muszę powiedzieć, jednak y, 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 gazeta. Dla kandydata na, na prezydenta, zwłaszcza takiego nowonarodzonego chrześcijanina. No i tam Jimmy Carter pozwolił sobie na troszkę zbyt dużo szczerości, jak na 76. rok. Mianowicie powiedział, że zdarzyło mu się popełnić cudzołóstwo w sercu. Tak, no opowiadał o tym, że, że kobiety mu się oczywiście podobają, jest wierny żonie, ale kobiety mu się podobają i grzeszy w myślach, popełnia cudzołóstwo w sercu. Ale wiedzą Państwo, no nic takiego, ale to brzmiało dziwnie w tym sensie, że... Brzmiało o... bardziej klipi niż, niż jest. Dokładnie, wywołało... Znaczy to, co chciał osiągnąć Carter, tak jak później opowiadano, no to chodziło o to, żeby pokazać go jako... No, no bardziej ludzkiego, że, że to Wiesz, jest Zwykły gość, podobają mi się kobiety, ha ha ha, wszyscy wicie, rozumicie, a Dźmikajter zamiast powiedzieć, nie no babeczki tam spoko, to mówi, no zdarza mi się popełniać cudzołóstwo w sercu. No i to właśnie te lęki różnych ludzi, którzy obawiali się, że oto do Białego Domu idzie jakiś religijny fanatyk z południa yy, by, były, hmm, może nie uzasadnione, ale jakby z tego się to brało między innymi a cel kampanii był oczywiście całkowicie odmienny, chodziło o to żeby przekonać do Jimmy'ego Cartera tych takich bardziej liberalnych wyborców, czy tam z Kalifornii, czy z jakichś e, innych miejsc, ale przede wszystkim e, z Kalifornii, żeby właśnie oddalić te lęki, że oto do Białego Domu idzie jakiś fanatyk nowonarodzony chrześcijanin no a, m, pokażemy, że może rozmawiać nawet z takimi gazetami jak Playboy, wyszło fatalnie i miało to bardzo wymierne Konsekwencje, to znaczy przewaga Cartera przed tym wywiadem nad Fordem była dwucyfrowa, potem spadła znacząco i same wybory były już, te, te rezultaty były bardzo bliskie. Carter wygrał naprawdę niewielką przewagą bodaj 51 do 49. A tak, ale też jakby jego konkurent Gerald Ford też miał skłonność do gadania za dużo i gadania od rzeczy. Tutaj taka słynna debata między nimi, nawiasem mówiąc, pierwsza debata, proszę Państwa, telewizyjna od 1960 roku. Więc to jest ten moment, kiedy debaty prezydenckie wracają do, po prostu do, do mody. No i oto Ford chciał się przedstawić jako taki sprawdzony przywódc, przywódca, no jednak z doświadczeniem, a tutaj jest jakiś taki właśnie. Nieznany, nie się na rzeczy Jimmy Carter. Debat w sumie były trzy i w czasie drugiej Gerald Ford został zapytany o Europę Środkową, Wschodnią między innymi o Polskę, no i tam znowu dokonał pewnego skrótu myślowego, chyba o tym kiedyś opowiadaliśmy, chciał powiedzieć, że Polacy nie czują się zdominowani, czy podporządkowani Sowietom, w sensie, że duch Polaków taki niezłomny, proszę Państwa, no ale Generalnie powiedział, no, że o ile on wie, to nie ma dominacji sowieckiej w Europie Środkowo-Wschodniej. No a w 1976 roku, jakby to państwu powiedzieć, no jednak była. W związku z tym to nie wyszło też dobrze i okazało się, że oto jeden kandydat popełnia cudzołóstwo w sercu, ale drugi nie do końca orientuje się w polityce zagranicznej. No i jakby tutaj pod tym względem byli siebie walci. I Ostatecznie w wyborach prezydenckich wygrywa Jimmy Carter, ale frekwencja jest, proszę Państwa, niska, rzeczywiście, bo to też Ci Amerykanie rozczarowani tymi latami 70. nie, no, nie garną się do wyborów. Carter zdobył 41 milionów, Ford 39, czyli 2 punkty procentowe różnicy. 297 głosów elektronicznych, czyli taki sensowny wynik, ale ta mapa, jak się na nią popatrzy, mapa wyboru z 1976 roku jest bardzo nieoczywista. Jak dzisiaj yy, takich map nie ma i już nie będzie, ona wygląda jak z jakiegoś political fiction, ale takiego dziwnego, no nie? Bo jest wschód-zachód, a nie północ-południe, tylko wschód-zachód. Tak, tak, Carter wygrywa w takich stanach jak Teksas i w ogóle całe południe, Floryda, Alabama, Louisiana, Mississippi, całe południe zgarnia oczywiście Georgię. Także na północy idzie aż po Nowy Jork. Tam te najbardziej północne stany są zdobyte przez Forda. Ford w ogóle wygrywa w większej liczbie stanów, tylko te stany mają mniej głosów elektorskich, łącznie z tych takich największych. Wygrywa tylko i wyłącznie w Kalifornii. Tak, Republikanin. No tak to są wyboje, w których Republikanin wygrywa w Kalifornii i w Illinois. A demokrata wygrywa w Teksasie, Nowym Jorku i na całym amerykańskim południu. Znaczy to, to jest rzeczywiście czegoś takiego już, już, już nie robią, proszę Państwa, i nie zrobią. No w najbliższym czasie nie zrobią. Wchodzi więc do Białego domu i Pierwszy raz zapisuje się w historii, robi niespodziewaną rzecz już w dniu inauguracji. Otóż Carter jest pierwszym prezydentem, który zamiast wracać samochodem po inauguracji z Kapitolu do Białego Domu, idzie. I to ma też podkreślać ten jego, tą nową jakość prezydentury, że oto do Białego Domu wchodzi zwykły człowiek, taki jak Wy. Nie będzie jeździł samochodem, tylko te, dwie, te, te dwa kilometry mniej więcej przechodzi na piechotę. Mało tego, idzie, idzie w garniturze za 175 dolarów, takim zwykłym po prostu garniturze człowieka z klasy średniej. Żona Rosalind Carter w takiej sukience, którą już miała wcześniej na sobie, To jak wiecie jest no niedopuszczalne, a ona to jest ta sama sukienka, którą miała na sobie, kiedy Jimmy Carter składał przysięgę gubernatorską. Jimmy Carter sprzedaje jacht prezydencki, sam nosi swoje bagaże na pokład Air Force One, oszczędza prąd, występuje w telewizji w swetrze. No, próbuje być takim prezydentem zwykłych Amerykanów w kontraście do nie tylko Forda, ale przede wszystkim Nixona, czyli tej takiej imperialnej prezydentury wcześniejszej. Oto zwykły Jimmy. Jimmy spróbuje wam naprawić kraje. A problemy, z jakimi się musi mierzyć, są rzeczywiście kolosalne, no bo. Kryzys energetyczny, ogromna, y, ogromne ceny benzyny, wysoka inflacja, no i załamana autorytet na scenie międzynarodowej po Wietnamie. I w ogóle morale, tak? No bo rzeczywiście stan ducha jakby Amerykanów jest, jest fatalny. Y, Amerykanie chcieliby się znowu poczuć dobrze, tego, tego pragną, więc oczekiwania są ogromne, a możliwości, jakie ma Jimmy Carter, hm, no niezbyt duże, o czym się bardzo szybko przekonuje. No, żeby Państwu przypomnieć trochę z jakimi mamy do czynienia nastrojami w Stanach Zjednoczonych, no to warto przypomnieć dwa filmy, które wtedy powstają, nie? To jest Rocky wychodzi w 76., Taksówkarz wychodzi w 76. To chyba dobrze, jak wygląda Nowy Jork, to Państwo sobie też mogą łatwo przypomnieć. Nowy Jork jest na skraju bankructwa, to za prezydentury Forda Miastu grozi niewypłacalność, i pojawia się ten słynny nagłówek w jednej z gazet. Ford początkowo odmawiał pomocy miastu. Pojawia się ten nagłówek: Ford do Nowego Jorku, zdychaj. Gerald Ford to New York, drop dead. Ostatecznie miasto uzyskało tę pomoc, ale jak wyglądał Bronx, to mogą się Państwo przekonać, oglądając chociażby taksówkarza. Ale oczywiście Stan to nie jest tylko Nowy Jork, i, i ale nastroje. Nastroje są fatalne faktycznie, no i Jimmy Carter z wielkimi y, oczekiwaniami idzie do Białego Domu przekonany, że oto inżynier jądrowy, inż, inżynier Carter się tym wszystkim zajmie. Wystarczy się czymś pochylić, dowiedzieć, nauczyć i racjonalnymi argumentami będziemy w stanie wszystkich przekonać. Taki ma trochę mindset Jimmy Carter. A kogo nam to przypomina jakiego prezydenta? Bartleta, proszę cię. Baracka Obamę. No. Nie, no albo Josiah Bartleta, o którym Państwu opowiadaliśmy w, w, w ostatnim odcinku. No ja tak mówię o żyjących i prawdziwych prezydentach, więc przypomina mi to Baracka Obama. I tutaj podobieństwa będą, yy, będą z tym, że Barack Obama nauczył się troszkę z doświadczenia Jimmy'ego Cartera. No bo podstawowy problem Cartera jako prezydenta to nie jest taki, że ma opozycję partyjną w kongresie, no bo wręcz przeciwnie, przejmuje Biały Dom i oto demokraci mają większość w Izbie reprezentantów, większość w Senacie, wydaje się, że w ogóle wszystko pięknie, ale nie, dlatego że to nie jest jednolita partia, są tam politycy bardziej centrowi, bardziej konserwatywni, bardziej liberalni, A Jimmy Carter wbrew temu, co dzisiaj mogą państwo Przeczytać czy pomyśleć, to nie jest polityk, to nie jest oszalały liberał, który idzie do, do polityki. Jimmy Carter wygrał wybory jako centrysta. Tutaj, jakby skojarzenie z, z Joe Bidenem jest najwłaściwsze. To jest taki polityk, który zawsze w tej kampanii przedstawiał się jako właśnie taki zdroworozsądkowy polityk środka. Na przykład. No tak, aborcja, no to niedobrze, on jest przeciwko aborcji, ale nie jest też za tym, żeby jakoś kodyfikować ten sprzeciw wobec aborcji i row Contra Wade niech już sobie będzie. Popierał poprawkę o równych prawach, Equal Rights Amendment, czyli tą, która miała zrównywać kobiety i mężczyzn w, w świetle prawa, a przeciwko której później coraz, coraz to głośniej protestowali konserwatyści, aż doprowadzili do jej upadku. Zresztą żona Cartera angażowała się w kampanię na rzecz ratyfikowania tej poprawki. Tak, czyli to byłoby takie liberalne poglądy KT, ale na przykład w kwestiach programów społecznych, czyli tego co programów Johnsona, tego wielkiego społeczeństwa, które krytykowali nieustannie republikanie, że to jest marnotrawienie publicznych pieniędzy i tutaj Ronald Reagan by na przykład już wtedy chodził po, jeździł po Stanach i opowiadał o tym właśnie, że tutaj miliony idą na po prostu zatracenie na te niedziałające programy społeczne, a Jimmy Carter mówił, jestem za programami społecznymi, ale niech sprawnie działają, trzeba je prowadzić efektywniej, oszczędniej, zmniejszać biurokrację. Czyli był takim politykiem, no nie był jednoznacznie liberalny polityk, więc przeciwnie, on miał opozycję w swojej partii zarówno ze strony konserwatywnej, jak i ze strony lewicowej, liberalnej. Tutaj przede wszystkim Ted Kennedy, spadkobierca rodziny Kennedy, senator Ted Kennedy, który nieustannie zachodził jakby Cartera z lewej strony i chciał, żeby Carter był bardziej liberalnym, bardziej lewicowym politykiem niż był, a Carter na wszystko miał no to się musimy zastanowić, musimy się, musimy dobrze sprawy przemyśleć i znaleźć rozwiązanie, które będzie satysfakcjonowało wszystkich. No, i tutaj wchodził też ten problem, o którym już wspomnieliśmy. To znaczy, bycie outsiderem pomaga w kampanii, ale przeszkadza w rządzeniu, bo trzeba mieć relacje z tymi ludźmi, którzy, których głosów ostatecznie człowiek potrzebuje, żeby te swoje propozycje przegłosować. A karter, likwidując nawet ten jak, na którym można by się było spotykać z politykami swojej partii, no, no też sprawił, że. On w ogóle nie próbował ich podchodzić tak towarzysko, zaprzyjaźniać się. I oczywiście próbował to też robić Obama z politykami Partii Republikańskiej i także się na tym przejechał. Tylko, że w przypadku Cartera mówimy o politykach jego własnej partii, jego własnym speakerze Izby Reprezentantów. Tak, no, czyli jego relacje z tipem O'Neillem, czyli właśnie z pickerem izby, by, były gorsze niż relacje później Reagana z tym samym tipem O'Neillem. Jimmy Carter niespecjalnie się starał, był outsiderem oczywiście i dlatego wygrał wybory, ale był też outsiderem już później w Waszyngtonie. Troszkę się nie umiał i nie chciał bawić w jakieś targi, w negocjacje. Siedział zamknięty w, w Białym Domu ze swoimi współpracownikami, których nazywano mafią z Georgii. Równocześnie jakby wszystkiego trochę próbował, wiadomo musiał się uczyć prezydentury, no ale to każdy prezydent się musi uczyć prezydentury, nawet jeśli myśli, że coś o tym wie, no to jest rzeczywistość wygląda trochę inaczej niż, niż mu się wydaje, ale na przykład Carter próbował by odkrywać Amerykę i nie miał własnego szefa sztabu, znaczy objął rządy w Białym Domu i przez pierwsze dwa lata próbował się obywać bez szefa sztabu, szefa personelu Białego Domu, co oczywiście no nie mogło się skończyć dobrze, bo to jest... Bardzo ważna rola od, o, od zawsze. I po prostu to tylko powoduje, że ha, rządził chaos, nieumiejętność yy, wiesz, realizowania yy, programu itd., itd. I wreszcie istotne, i tak musiał ulec, i tak musiał tego szefa y, personelu, szefa sztabu Białego Domu sobie zatrudnić, ale dwa lata były pod tym względem zmarnowane, bo próbował, by, no właśnie, czegoś, co nie miało prawa się udać. Nawet jak zatrudniał, to, to miał tych swoich pomocników z Georgii, ludzi, których ufał, których znał jeszcze z kampanii, i w ogóle nie. Czytałem o nim, że jest człowiekiem, który niewielką ma tę grono ludzi, którym rzeczywiście w pełni ufa i na których może polegać. No i jeżeli do tego dochodzi fakt, że to nie są ludzie obyci w Waszyngtonie, to robi się kłopot. To samo będzie, jeżeli zwycięży w wyborach Kamala Harris. To zwróć uwagę, że ani Waltz, ani ona nie mają dobrych przebiegów z kongresem, nie mają doświadczenia, więc tu będzie wielka rola, jej najbliższych najbliższych współpracowników. Zobaczymy, kogo sobie dobierze. No dobra, no ale po pierwsze Tim Walls był kongresmenem przez, przez ileś tam lat, więc ma jakieś doświadczenie waszyngtońskie. Kamala Harris wiceprezydentką jest przez cztery lata wcześniej senatorką, więc jakby ich obycie waszyngtońskie nie jest może bardzo duże, nie da się tego porównać z, z Joe'em Bidenem, ale w porównaniu z tym, jak wyglądał, wyglądał Jimmy Carter, który po prostu przyjechał z tej Georgii, ze swoimi ludźmi z Georgii i oto próbuje wiesz rozgryźć Waszyngton od środka no to faktycznie no nie szło to dobrze a plany jak już powiedzieliśmy miał bardzo bardzo ambitne ponieważ postanowił rozwiązać problem energetyczny przede wszystkim to, tylko słowo, to masz rację. To przy Carterze to nawet Barack Obama był bardzo doświadczonym waszyngtońskim insiderem, tak? bo, bo, bo Carter nie miał żadnego doświadczenia. W, nie był ani kongresmenem, ani senatorem, tym bardziej żadnej roli nie pełnił przy żadnym prezydencie. W związku z tym on jako kompletnie czysta tablica wszedł do tego, do tego Waszyngtonu. A kryzys energetyczny oczywiście był no, trud, niemożliwy do rozwiązania, a odpowiedzią kartera było nawoływanie między innymi do oszczędności. To, co Piotr wspominał, w Białym Domu było po prostu za kartera, proszę Państwa, zimno. Te sweterki, w których on występował, to też konieczność, bo termostaty były skręcone tak ostro, że ludziom było, było zimno, a z kolei latem było im gorąco, bo nie działała też klimatyzacja, bo to także zżera energii i trzeba było oszczędzać. No to nie jest, to, to może być rozwiązanie, kiedy prowadzisz sklepik albo masz farmę i w ten sposób, Oszczędzasz energię, ale to nie jest rozwiązanie do, do rządzenia państwem. No tak, no ale to oczywiście trochę się, trochę się nabijamy z Jimmy'ego Cartera. To nie jest tak, że próbował rozwiązać kryzys energetyczny skońcając mostat. No nie, no Ty... come on, nawoływał ludzi do tego, żeby mniej jeździli. była to słynne przemówienie to już pod koniec prezydentury. Okrót... Ale no właśnie. Pod koniec w 79. No, a tutaj jeszcze co robił przez te pierwsze 3 lata? No więc próbował wielką ustawę w 78 roku, która ostatecznie została bardzo, bardzo okrojona. Jak to sam powiedział, oskubana na śmierć to miała być taka ustawa energetyczna, która zmodernizuje wydobycie energii w Stanach Zjednoczonych, z jednej strony zamieni trochę ropę na, z którą był problem oczywiście, na węgiel. No, Wtedy to wydawało się bardziej ekologiczne rozwiązanie, ale też trochę źródeł odnawialnych. W ogóle pomysł energooszczędności to jest jakby coś, co pojawiło się rzeczywiście dopiero za, za, za kartera. Jakaś termoizolacja, modernizacja budynków i tak dalej, i tak dalej. Plany były bardzo, bardzo ambitne, no ale no właśnie, nieumiejętność dogadania się z kongresem i pod, obskubywanie tej ustawy przez liberałów, konserwatystów, i tak dalej, i tak dalej sprawiło, że to, co wyszło, no to był taki oskubany kurczak, i ta ustawa wiele nie zmieniła. Przyjęta w 78 roku, a w 79 roku zabrakło paliwa, kolejki na stacjach benzynowych. No i właśnie wtedy miał to swoje słynne przemówienie, o, o którym mówisz. Przemówienie, w którym z 15 lipca 79 roku którym wzywał do używania komunikacji zbiorowej, rzadszego jeżdżenia autem i, i tak dalej, i tak dalej. Co generalnie, pasażerów. Oczywiście. No tak, ale generalnie to jest sensowne oczywiście i, i, i wciąż ja się zgadzam z Jimmy'em Carter'em, że dobrze jest jeździć zbiorkomem, natomiast no faktycznie to no nie wystarcza, tylko że możliwości prezydenta do rozwiązania kryzysu naftowego, który był kryzysem ogólnoświatowym, były stosunkowo niewielkie. To jest trochę taki y, przypadek teraz jak, y, jak z Bidenem. To znaczy prezydent może mniej gospodarczo niż się ludziom wydaje, ale oczywiście jest obwiniany za wszystko. W związku z tym Biden jakby jest obwiniany za wysoką inflację, ale jak się z kolei inflacja poprawia, to nikt tego nie zauważa. A Jimmy Carter jest obwiniany za y, kryzys naftowy i za to, że y, państwa produkujące ropę naftową nie chcą jej sprzedawać Stanom Zjednoczonym, y, ale jak próbuje coś zrobić... Y, poluzować regulacje na temat wydobycia ropy naftowej na przykład, bo to jest y, też jeden z elementów tego jego planu energetycznego, no to jakby nikt na to nie zwraca uwagi i wszyscy dalej mają pretensje, że benzyna jest droga albo jej po prostu nie ma. Więc y, to zresztą jak czytasz czy, czy słuchasz wywiadów z Karterem później po prezydenturze, no to jest, to się pojawia właśnie to, czyli on mówi, hm, no byłem zaskoczony tym, jak niewiele prezydent jednak może w polityce gospodarczej i jak często... Nie jest w stanie spełnić oczekiwań w nim pokładanych, bo po prostu nie ma do tego odpowiednich narzędzi. Ale to przemówienie, o którym wspomniałeś, chyba warto o nim jeszcze dwa słowa dodać. To było słynne przemówienie kryzys zaufania, kryzys wiary crisis of confidence, bo Postanowił prezydent jakoś nazwać, trochę zachęcić Amerykanów, zmobilizować do tego, żeby jeszcze raz mu zaufali. No, to jest 79 rok i ta prezydentura zmierza ku, ku porażce. I chodziło o to, żeby się odbić od dna. I dna mówię świadomie, bo poziom aprobaty dla Cartera był, proszę Państwa, niższy niż dla Nixona w najgorszych momentach afery Watergate w tym momencie. Więc on już właściwie nie miał. Gdzie spadać, to było 20-kilka procent aprobujących, pozytywnie o, o, oceniających jego prezydenturę. I, i to przemówienie no, początkowo podobno pomogło, to znaczy podobno skoczyło ten poziom zaufania o kilkanaście procent, wciąż, nawet jeżeli by skoczył o 20, to jak na tamte czasy nie był wysoki. Ale w dłuższej perspektywie okazało się, że Amerykanie są już na innym etapie. To znaczy, można było tym językiem do nich mówić, jak Carter startował na prezydenta, ale po tych kilku latach mówienia im, że jesteśmy w kryzysie, że muszą cierpieć, że, że muszą się zmobilizować, że muszą się poświęcić, że muszą odnowić wiarę w amerykańskie wartości i właśnie to zaufanie do przyszłości. Ten, to, to, to musi powrócić, i muszą, jak gdyby, odbudować swoją moralność. No to okazało się, że to już nie działa, że przychodzi taki Ronald Reagan i mówi, że będzie lepiej i potrzebujemy optymizmu, siły i uśmiechu, i okazuje się, że to lepiej trafiało do Amerykanów. Tak, ale pod pewnym względem, i to jest bardzo ciekawe, ta ewolucja Reagana, która nastąpiła później, była kontynuacją rządów Cartera, dlatego że Ekonomicznie, dlatego że Jimmy Carter próbował różnych metod walki z kryzysem i najpierw próbował zwiększać wydatki na, na programy społeczne, na przykład, ale inflacja rosła. Ale za to spadało bezrobocie, więc później nastąpił zwrot, obniżka podatków i takie właśnie cięcia wydatków państwowych. I, i właśnie ten zwrot neoliberalny, który później rozwinął Ronald Reagan, zaczął się tak naprawdę za Kartera. Bo Karter nie był politykiem takim Rooseveltowskim, takim nowoładowym. Mówiliśmy Państwo, no, że jakby ten. Stary Carter nie lubił Roosevelta i, i Jimmy Carter też miał ten taki myślenie przedsiębiorcy, że jednak trzeba oszczędzać i, i wprowadzać efektywność, pod tym względem powiedziałbym, że Jimmy Carter był bardziej takim Eisenhowerowcem, to znaczy generalnie tak, ale rozsądnie i, i, i mądrze. I on był liberalny w sprawach środowiska czy w sprawach społecznych, ale gospodarczo był w gruncie rzeczy konserwatywny dość. Zresztą to był taki, tak naprawdę, pierwszy przedsiębiorca w Białym Domu, no nie? Pierwszy biznesmen, który został prezydentem. I to, co robił Jimmy Carter jako prezydent, znowu dziś może się to wydawać zaskakujące, bo wciąż panuje przekonanie, że to był bardzo lewicowy prezydent, który po prostu przegrał, bo był zbyt lewicowy i później musiał niejako. Odbić w prawo za czasów Cartera, za czasów Reagana, przepraszam, ale to Carter zapoczątkował całą deregulację, która później ruszyła na, na całego za Reagana. To Carter zaczął deregulację przemysłu lotniczego, y, y, transportu kolejowego, transport, sektora transportowego, ale też sektora finansowego, w ogóle różne. Deregulacja różnych branż to jest coś, co zaczął Jimmy Carter. Można Uważać i obniżkę podatków wprowadził. Można uważać, że ten zwrot właśnie od takiego konsensusu nowoładowego w stronę neoliberalizmu to się zaczął właśnie za Cartera, a nie za Reagana. No bo wtedy już coraz mocniej uderza ten kryzys i trzeba na niego jakoś jakoś na niego reagować, a w, w przypadku tego co, co mówisz, czy pierwszy przedsiębiorca w, w Białym Domu, no może taki drobny przedsiębiorca, to, to chyba na pewno pierwszy. Tylman miał swój. No właśnie, miał, miał, zakład miał, miał pasmanterię. swoją pasmanterię, ale teraz bankrutowała. No ale, ale taki przedsiębiorca troszkę większy, to chyba. No, nie wiem, czy Truman był przedsiębiorcą, no okej, okay, był właścicielem pasmanterii, ale każdy ale był człowiekiem, który, wiesz, odziedziczył biznes, musiał ten biznes uratować, rozwinąć. Wydaje mi się, że był rzeczywiście przedsiębiorcą. I tutaj, proszę Państwa, trochę nieciekawa ciekawostka, a trochę paradoks. Oto Jimmy Carter to był przedsiębiorca w Białym Domu, a Ronald Reagan to był związkowiec w Białym Domu. O? To prawda, były związkowiec, ale związkowiec. Ale to, co też bardzo wpływało na politykę Cartera i ostatecznie. Utopiło jego prezydenturę, to nie tylko sprawy wewnętrzne, ale proszę Państwa, polityka zagraniczna, która była obszarem i wielkich sukcesów Cartera, i, tak jak wspomniałem, doprowadziła ostatecznie, pogrzebała jego szansę na reelekcję. Te sukcesy to jest układ z Panamą. Sukces w jego rozumieniu, ale chyba kosztowny, jeżeli chodzi o kapitał polityczny, to znaczy to jest porozumienie, które ostatecznie przewidywało oddanie zwierzchnictwa nad kanałem panamskim, Panamie właśnie w roku 1999. To było rozłożone w, w czasie. A drugi sukces to były to porozumienia pokojowe, do, do, których, do podpisania których doszło na skutek negocjacji prowadzonych w Camp David porozumienia pokojowe pomiędzy Egiptem a Izraelem i tutaj znów mi się skojarzyło trochę z West Wingiem, bo w ostatnim odcinku narzekałeś, że jak to jest, że w West Wingu przyjeżdża prezydent do Camp David, zbiera tych liderów z Bliskiego Wschodu, Palestyńczyków, Izraelczyków, rozmawia z nimi, namawia ich i udaje się podpisać porozumienie, no i trochę tak wyglądało to porozumienie z, z Cartera. No, Trochę, bo to nie jest tak, że to się wszystko odbyło w Camp David. Tylko Jimmy Carter jednak jeździł po świecie, jeździł do Egiptu, do Izraela i tu, i tam, i siam. I przekonywał i Menachema Begina, Janora Sadata i, i tak dalej, i tak dalej. No i to nie było porozumienie między Izraelczykami a Palestyńczykami, tylko między Egiptem a Izraelem. Troszkę jednak łatwiejsze. No tak to w Camp David faktycznie duży sukces. Begin i Sadat dostali za niego, y, za to porozumienie, pokojową nagrodę Nobla. No to było uznanie dla Izraela. Przez Egipt w zamian za opuszczenie przez Izrael Synaju. No i to był chyba najlepszy moment prezydentury Jimmy'ego Cartera, no bo oto jego polityka zagraniczna przyniosła sukces. Ciężka praca nad wypracowaniem pokoju na Bliskim Wschodzie wydawało się, że gdzieś to prowadzi. No jaka była reakcja Amerykanów, proszę Państwa, i jak to się przełożyło na sondaże? Nijak. Nic się nie zmieniło specjalnie dla, dla Cartera, natomiast największa wpadka, największy problem, największy kryzys, z jakim się musiał mierzyć na arenie międzynarodowej. Przełożył się na, jego, na poparcie dla niego w sposób bardzo wyraźny, ale także dlatego, że ten kryzys dotyczył bezpośrednio obywateli amerykańskich, w przeciwieństwie do tego porozumienia, które, jakkolwiek można je było chwalić, no dla przeciętnego Amerykanina nie miało wielkiego znaczenia. Natomiast kryzys najpoważniejszy to jest kryzys z zakładnikami w Iranie. Otóż Stany Zjednoczone, jak Państwo wiedzą, od lat 50. wspierały władze szacha w Iranie. Kiedy szach został obalony, to tułał się biedaczyna po świecie, szukając sobie miejsca i dobijał się do Stanów Zjednoczonych, prosząc o wpuszczenie w celu leczenia onkologicznego. No i ostatecznie Carter się na to, na ten krok zdecydował, chociaż z tego co Czytałem to w czasie narad w Białym Domu na temat tego, czy wpuścić byłego sojusznika na teren Stanów Zjednoczonych tylko i wyłącznie w celach leczenia, czy nie wpuścić, to Carter zadał takie pytanie swoim doradcom: co się stanie, jeśli my go wpuścimy i zostanie zaatakowana nasza ambasada w, w Iranie? tak miał powiedzieć. No i stało się dokładnie tak, jak przewidział. To znaczy Carter, w, to znaczy szach zostaje wpuszczony do Stanów Zjednoczonych, następuje atak na amerykańską ambasadę i większość pracowników zostaje zakładnikami. Tak, no 52 zakładników, bo tam kilkoro zostało wypuszczonych wcześniej, przez 444 dni są trzymani w ambasadzie amerykańskiej w Teheranie. No i... Carter próbuje wszystkiego, próbuje negocjacji, próbuje przekonywań, próbuje gruźb, wreszcie próbuje bezpośredniego działania, to znaczy następuje próba odbicia zakładników, zakończy się katastrofą. No znowu, no, niekoniecznie z jego winy, bo przecież to nie prezydent odpowiada za warunki pogodowe i za to, że rozbija się śmigłowiec z żołnierzami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, ponosi absolutnie odpowiedzialność polityczną i, i, i taką no, jakąś, wiesz, no, no moralną za tę klęskę. No i oto nie tylko zakładnicy nie są uratowani, ale jeszcze giną amerykańscy żołnierze. No i to jest coś, co rzeczywiście pognębia kartera zupełnie, no bo oto przez, przez te 444 dni w gazetach, w telewizji cały czas jest kolejny dzień, kiedy nasi ludzie są więzieni w ambasadzie. I kolejny dzień, pod tekście, kiedy prezydent nic z tym nie robi albo nie jest w stanie rozwiązać tego kryzysu. No i jakby to, to, to odlicza po prostu tylko dni do końca prezydentury Cartera, który yy, o dziwo wy, wygrywa w prawyborach partii demokratycznej, dlatego że w 1980 roku, na rok wyborczy. Każdy prezydent, który chce się ubiegać o reelekcję, wydaje się, ma tę reelekcję, czy przynajmniej nominację swojej partii w kieszeni, ale ten karter niepopularny jak cholera, mierzy się w prawyborach bojach z senatorem Kennedym, który postanawia rzucić mu wyzwanie w dość bezprecedensowy sposób. No i karty wygrywa, ale wygrywa o włos. Z, 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 tym, że, z, z tym, że Kennedy. No i to oczywiście już jest duży problem, no bo jeśli nawet Twoja własna partia Cię nie chce na kandydata, no to dlaczego Amerykanie Cię mają poprzeć? No właśnie, to zresztą ten argument był podawany, kiedy jeszcze Joe Biden nie ustąpił z, znaczy nie zrezygnował z ubiegania się o reelekcję i pojawiały się głosy, że może ktoś właśnie powinien rzucić mu wyzwanie. No to podawano przykład między innymi George'a Busha starszego, no ale to jest partia republikańska, a w przypadku demokratów podawano przykład Jimmy'ego Cartera i tejże kampanii, kiedy musiał rywalizować z Tedem Kennedy. Pokazywano, że kiedy masz wewnętrzne spory, to kończy się źle. Nawet jeżeli prezydent wygrywa w takich prawyborach, Wygrywa taką wewnątrzpartyjną rywalizację, to jest, to jest osłabiony. No i Carter od 4 listopada, bo chyba nie podaliśmy Państwu daty, 4 listopada 1979 roku następuje zajęcie tej amerykańskiej ambasady i aż do zaprzysiężenia Ronalda Reagana, dokładnie do tego dnia, amerykańscy zakładnicy przebywają w. Są, są uwięzieni. W kwietniu podejmuje próbę, tą nieudaną próbę odbicia zakładników amerykańska administracja. Carter całą winę bierze na siebie i całą odpowiedzialność. Mówi, że to był najlepszy moment do tego, żeby tę, tę próbę podjąć. Odpowiedzialność spoczywa całkowicie na nim, ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze jedno ważne wydarzenie z polityki międzynarodowej, czyli inwazja Związku Radzieckiego na Afganistan. I tu znów no, pojawia się wrażenie, że Sowieci próbują będą próbowali zająć całą ten obszar zatoki perskiej, co jeszcze bardziej odbije się na kryzysie czy pogłębi ten kryzys w dostępie do, do, do ropy, więc. Sytuacja w Stanach Zjednoczonych jeszcze się pogorszy. No i znów jest to wrażenie, że mamy słabego prezydenta, więc Sowieci z, tego, z tej słabości korzystają i zaczynają się, zaczynają się rozpychać. Jedną z reakcji Cartera na, na ten kryzys oprócz zerwania rozmów o ograniczeniu zbrojeń ze, ze, ze Związkiem Radzieckim jest wezwanie do bojkotu Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku i to też jest kontrowersyjna decyzja, czy, czy sportowcy powinni być za to karani, czy nie. Udaje się zebrać Carterowi koalicję kilkudziesięciu państw, ale tam też wielu ważnych państw zachodnich nie ma, to nie jest tak, Także Zachód, jak jeden mąż zdecydował się zbojkotować Olimpiadę w Moskwie. No ale to też jest tak, że ten ostrzejszy kurs Cartera wobec Związku Radzieckiego, czyli jakby odejście od polityki, odprężenia polityki administracji Nixona i Forda od tego detont, to jest też zapowiedź tego, co czeka Stany Zjednoczone za czasów Ronalda Reagana. I można też argumentować, że właśnie Zmiana nastawienia Stanów Zjednoczonych wobec Związku Radzieckiego i zaostrzenie zimnej wojny to jest dziedzictwo. Oczywiście, to, to jest polityka Ronalda Reagana, ale zapoczątkowane za czasów Jimmy'ego Cartera i jego doradcy do spraw polityki zagranicznej, do spraw bezpieczeństwa narodowego, Zbigniewa Brzezińskiego, który był takim jego Kissingerem, jak to często powtarzano. Tylko, że o ile Kissinger był znacznie bardziej nastawiony na właśnie odpężenie ze Związkiem Radzieckim, to Zbigniew Brzeziński był znacznie bardziej taki Jastrzębi który w swoim podejściu. No i tutaj Kolejna nieoczywista rzecz. To Ronald Reagan pod paroma względami jest kontynuatorem polityki Jimmy Cartera, tylko robił to lepiej i wyraźniej i bardziej zdecydowanie i w jakiś taki sposób też um, uporządkowany. Natomiast Jimmy Carter, trochę próbując różnych rzeczy w czasie tej swojej jednej kadencji, nie był się w stanie zdecydować na żaden konkretny kierunek często. Natomiast różne rzeczy, które Jimmy Carter zaczynał, były później rozwijane przez Reagana. W przypadku Cartera była ta rywalizacja między sekretarzem stanu Cyrusem Vance'em i Brzezińskim jako doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego. Vance podał się do dymisji po tej katastrofalnej akcji, próbie odbicia zakładników w, w, w Iranie. No ale rzeczywiście, no, Brzeziński, co było korzystne oczywiście z punktu widzenia polskich interesów, znaczy polskiej opozycji wtedy, był zdecydowanie bardziej antykomunistyczny i nastawiony na konfrontacyjne podejście do Związku Radzieckiego, a nie ocieplania tych, czy zbliżenia, czy, czy obniżania napięcia. No i tej przegrywa z reganem, to oczywiście Państwo wiedzą, i to jest przegrana bardzo, bardzo poważna. Naprawdę no, Reagan w cuglach pokonuje, pokonuje niepopularnego kartera. Karter wygrywa wtedy tylko i wyłącznie w, w sześciu Stanach, więc zwycięstwo jest absolutnie miażdżące natomiast prasa sprzyja Reaganowi to też taki przytyk do tych wszystkich którzy uważają, że prasa zawsze sprzyja demokratom i zawsze po prostu jest uwzięta na, na republikanów no otóż nie, jak się czyta gazety ówczesnej to te gazety właśnie typu New York Times, Washington Post i tak dalej to widać jak inaczej jest traktowany Ronald Reagan ten, który przyniesie nam nowy początek, nowy, nowe odrodzenie Stanów Zjednoczonych i uczyni Amerykę znowu wielką. A jak inaczej jest traktowany Carter, z którego wszyscy się nabijają, wszyscy traktują go po prostu jak, jak piątek koła uwozu, I, i to jest też widoczne w mediach. To nie jest tak, że Jimmy Carter miał wsparcie establishmentu i mediów, a Ronald Reagan. Ten jako konserwatysta był oczywiście krytykowany. Nie, proszę Państwa, w ogóle nie. Prasa była zdecydowanie cięta na Jimmy'ego Cartera i bardzo często krytykowała go naprawdę za wszystko i za jakby i słusznie, i niesłusznie, i w bardzo złośliwy sposób. I, I oczywiście, że to nie był powód, dla którego wygrał Reagan. Reagan wygrał przede wszystkim dlatego, że zadał bardzo dobre pytanie w czasie kampanii wyborczej. To znaczy czy jest wam lepiej pod rządami Cartera niż, czy gorzej. No i większość Amerykanów powiedziała, no, no gorzej. No. I w związku z tym wybrała kandydata republikanów, który proponował zmianę. Natomiast, natomiast Jimmy Carter no właśnie po jednej kadencji zakończył prezydenturę jako jedyny prezydent w historii, taki jednokadencyjny, który nie mianował żadnego sędziego do sądu najwyższego nawet. I wydawało się, że to będzie taka prezydentura przypis historyczny, tak, że nie zostawi żadnego trwałego dziedzictwa, trochę jak Gerald Ford. Dobra, yy, zostawił, stworzył dwa nowe departamenty, Departament Energii i Departament Edukacji. Yy, podpisał to porozumienie z, z Camp David, ale tak naprawdę nic więcej. Yy, I taka prezydentura właśnie yy, przejściowa między jedną republikańską administracją, a drugą republikańską administracją yy, Tymczasem. Tymczasem jest powszechnie uznawany za jednego z najlepszych byłych prezydentów, a także ze względu na to, że ta jego kariera po że jest tak długa, czy była tak długa, no bo już teraz aktywny nie jest. Kiedy odchodził z, z Białego Domu, czyli rok 80, początek roku 81, no ma niespełna 57 lat, więc to jest, to jest wciąż młody człowiek. I połowę życia spędził jako były prezydent. Tak jest. Oczywiście bardzo to przeżył, przeżyła to jego rodzina i szukał dla siebie jakiegoś miejsca i pomysłu na tą, na tą swoją karierę postprezydencką. No i znalazł, zakładając centrum Cartera, Carter Center, i zakładając czy angażując się w działalność różnego rodzaju organizacji, mających czy to walczyć z chorobami na świecie. Znalazłem, bo nie wiedziałem jak to jest po, po polsku. Ta choroba, z którą zaciekle walczył prezydent Carter, chciał wyeliminować ją na świecie. Nazywa się po polsku Drakunkuloza. Tak, od podskórny to jest, proszę Państwa, taki pasożyt, który w Afryce głównie działa, guinea worm, no i mówisz, że chciałby eradykować. No eradykował, w 1986 roku było 3,5 miliona przypadków na świecie, dzisiaj rocznie notuje się dwa przypadki, więc rzeczywiście Jimmy Carter doprowadził do wyeliminowania choroby, która była bardzo powszechna na świecie zajął się budowaniem domów i to budowaniem domów, proszę Państwa, w sensie ścisłym, to znaczy tydzień w roku, rok w rok, własnoręcznie Jimmy Carter i Rosalind Carter jeździli po świecie i przez tydzień budowali domy w ramach takiego programu Habitats for Humanity. I po prostu Jimmy Carter, to są filmy, to Jimmy Carter przez tydzień rąbie po prostu dwa, tnie deski, przybija gwoździe i buduje domy. Ale najlepsze w tym wszystkim to, że Jimmy Carter jako były prezydent nie, nie zarabiał. To znaczy, nie tak jak niektórzy byli prezydenci, którzy postanawiają, czy większość byłych prezydentów którzy postanawiają sobie wreszcie y, pożyć na emeryturze i napisać mnóstwo książek za mnóstwo pieniędzy, występować na bardzo lukratywnych jakiś kontaktach takich, tam że powiesz trzy słowa na jakiejś wiesz, konferencji i zapłacą ci za to 200 tysięcy dolarów. Nie, Jimmy Carter tego nie chciał robić. Oczywiście pisał książki i pisał ich dużo, no ale też no, miał 50 lat napisanie tych wszystkich książek, więc... Y, Trudno mu się dziwić. Natomiast Jimmy Carter nie zrobił fortuny jako, jako były prezydent, i to jest jedna z tych rzeczy, która też, wydaje mi się, świadczy o jego charakterze i jest powodem tego, że jest tak lubiany. To znaczy, to jest facet, który mieszka w tym samym domu od 1960 roku. Potem jak się z Rosalind Carter przenieśli z tego budownictwa socjalnego, z tego komunalnego mieszkania, wbudowali sobie dom dwie sypialnie ma ten dom w 209 Woodland Drive w Plains. to jest ten sam dom, w którym do dziś mieszka Jimmy Carter i mieszkała tam z nim Rosalyn. Ten dom jest tańszy niż średnia cena domów w Georgii i jest tańszy niż auta Secret Service, które stoją nieustannie wokół, bo przez 50 lat przecież Secret Service chroni Cartera w tym Plains. I, i Jimmy Carter mieszkając w tym samym takim w parterowym domku od 1960 roku, co niedzielę uczył w szkółce niedzielnej w Plains. Chodził, czy jeździł do tej szkółki niedzielnej i uczył Biblii, bo jest wciąż człowiekiem bardzo, bardzo religijnym. Budował te domy na całym świecie. Zajmował się radykowaniem drakunkulozy i, i tak dalej, i tak dalej. No jakby to jest rzeczywiście coś, co myślę wielu Amerykanom się bardzo podoba, zresztą nie tylko Amerykanom, bo jest po prostu ujmujące. W 2002 roku Jimmy Carter dostał, proszę Państwa, Nagrodę Nobla za swoje wysiłki w pokojową nagrodę Nobla. Co Państwo doskonale wiedzą po wysłuchaniu odcinka z ciekawostkami, odcinka numer 200, bo żaden inny prezydent nie dostał Nobla w innej kategorii niż tylko Nobel Pokojowy. Do końca życia. To zgodzimy nie... się chyba, że to był Nobel zasłużony. O ile Nobel pokojowy dla Baracka Obamy był bardzo na wyrost, a pokojowy Nobel dla Teodora Roosevelta też wydaje mi się jednak dość zaskakujący. A pokojowy Nobel dla Henry'ego Kissingera, który wprawdzie nie, jest, nie, nie był prezydentem, ale to jednak no, zdumiewające, no to pokojowy Nobel dla Jimmy'ego Cartera. Tak, tu się można zgodzić, że to dobra decyzja. Tak. Nie dość, że mieszkał w tym samym domu, czy mieszka w tym samym dolu, domu od tylu dekad, to, to oczywiście. Do końca życia był też mężem Rosalyn Carter, która zmarła w roku 2023. Małżeństwem byli, proszę państwa, przez 77 lat. To także jest rekord wśród par prezydenckich. Wcześniej ten rekord należał do George'a Busha starszego. Widzę, że Łukasz bardzo silny vibe pastusiaka dzisiaj. To są proszę ciebie informacje interesujące słuchaczy, słuchają w sobotę rano, wieczorem idą na imprezę i są gwiazdami towarzystwa, ja tak to widzę, więc dostarczam państwu tych tematów do rozmów. No i nie wiem co jeszcze można powiedzieć o Jimmy Carterze, oprócz tego, że, że do końca życia był takim tym... Tym, kim chciał się pokazywać jako prezydent, czyli ten zwyczajny człowiek, zresztą, jak odchodził z prezydentury, to, to są tam takie słowa w tej jego wystąpieniu, że odchodzę po to, żeby przyjąć czy wrócić do tego jednego w naszym systemie wyższego tytułu niż prezydent. A ten wyższy tytuł to jest, proszę Państwa, obywatel. Więc obywatel Carter wrócił do swojej poprzedniej roli. Z dumą, choć jak mówiliśmy Państwu, bardzo, bardzo to poważnie tę porażkę przeżyli małżeństwo karterów. No i znalazł sobie ścieżkę na te kolejne 50 lat po prezydenturze, no nie całe powiedzmy, że 40 lat po prezydenturze. Ale ścieżkę, w której chyba spełniał się bardziej niż jako prezydent, i zdziałał na pewno więcej jako były prezydent, niż jako prezydent, i też wydaje się, że więcej dobrego zrobił jako były prezydent, niż jako y, lokator Białego Domu. Y, nie żeby nie próbował, ale to jest też by, dobra lekcja dla każdego prezydenta, i wydaje mi się, że y, jakby prezydentura Jimmy'ego Cartera jest studiowana uważnie, była i przez Baracka Obamę, właśnie i przez Joe'ego Bidena, i myślę, że będzie przez Kamala Harris. I, Czego unikać, czego nie robić, czego nie próbować, bo wiadomo, że się nie, nie wygra, jakie walki wojny wybierać, i że trzeba niestety czasem swoje szczytne ideały i, i jakieś takie bardzo ambitne plany umieć do, przykroić do możliwości tego stanowiska, które wcale nie są aż tak wielkie, jak wydaje się przeciętnemu obywatelowi. I trzeba mieć, proszę Państwa, znajomości, trzeba mieć jednak kolegów w Waszyngtonie, jak chce się robić politykę, nie wystarczy być outsiderem i wziąć sobie swoich ludzi z najbliższego otoczenia. Trzeba mieć kontakty, bo bez tego daleko się nie zajedzie. Taka, taki smutny wniosek, jeżeli Państwo wie, wierzą w to, że wybierając outsidera, ten outsider wszystko w systemie zmieni, no to Jimmy Carter jest dowodem na to, że to nie działa w ten sposób. Ale można wciąż być dobrym i porządnym człowiekiem. Na dziś to wszystko. Bardzo Państwu dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.